To są jedne z laureatek tegorocznej fiali Nagrody Przedsiębiorczości tutaj w gminie Rudnik. Proszę powiedzieć, kto reprezentuje laureata, tutaj z godności, jak można się przedstawić, no i opowiedzieć o tej instytucji, tej organizacji, tym NGO-sie, które Panie reprezentują. Proszę bardzo, ja może najpierw głos oddaję mojej szefowej, czyli pani Barbara Kampik, Barbara Kawik. Reprezentujemy Koło Gospodyń Wiejskich Wioskowe Trio z Szonowic. Nasze koło powstało w 2008 roku i główną naszą taką działalnością to są kulinarnia i rękodzieło. Wytwarzamy bedełka, dekupaż, bierzemy ciasteczka świąteczne. No, wytwarzamy wiele różnych takich ozdób, no też na miarę potrzeb. Dobrze, i teraz tak, to jak Panie odbierają dzisiaj tą nagrodę? To jest pewna forma docenienia Waszej działalności, też zauważenia, ale dania takiego przykładu dla innych, że mogą pójść Waszą drogą. Więc jak osobiście Panie odbierają? Pięknie w ogóle Panie się ubrały, bo to jest bardzo ważne. Dziękujemy zwykle bardzo. Ktoś garnitur ubiera garsonkę, jakiś żakiet, a Panie jednak tak tradycyjnie poszły. Tradycyjnie, tak. Znaczy, oprócz tych strojów, które dzisiaj mamy, które... Nie miałyśmy przede wszystkim problemu dzisiaj z ubiorem, no tak, żebyśmy chciały tak, zaprezentować nasz strój, który... Reprezentują tak, po prostu naszą przyrodę, w której mieszkamy, która jest za naszymi oknami, ale też posiadamy tradycyjne stroje raciborskie, które po prostu są tradycją raciborszczyzny. Właśnie panie z naszego koła to są kobiety mądre, kreatywne, idące z duchem czasu, ale też tradycjonalistki, które po prostu dbają o domowe ogniska i swoją działalnością po prostu dajemy przykład, po prostu rozszerzamy tą tradycję na nasze miejscowości, w których żyjemy. Panie też... Potrafimy przede wszystkim połączyć, można powiedzieć, chyba trzy rzeczy jednocześnie, bo przede wszystkim większość z pań pracuje zawodowo. Wiadomo, każda z naszych pań ma rodzinę i tym się też trzeba przede wszystkim zaopiekować, gotować obiad, być dla rodziny także przykładem, a dodatkowo jeszcze znajdujemy czas, żeby spotkać się w kole, żeby wspólnie podjąć jakiekolwiek inicjatywy, a tutaj szefowa przede wszystkim ma mnóstwo pomysłów i to właśnie ona jest tym naszym filarem, który nas podtrzymuje, a przede wszystkim gdyby nie byłybyśmy tą wspólnotą, można by powiedzieć, taką, w której się nie górujemy, żeby jedna przed drugą rywalizowały, tylko jedna druga jak gdyby podpowiada jakieś pomysły, a szefowa to przekazuje dalej. No i dzięki przede wszystkim jej takiego zaangażowania, tej werby takiej. Podczas naszych wspólnych spotkań, właśnie w czasie rozmów, wystarczy czasem jedno słowo, które jest inspiracją do stworzenia jakiegoś wydarzenia. Także nasze panie są chętne, są pełne pomysłów. No i cieszymy się właśnie, że tak jak koleżanka powiedziała, że jesteśmy taką zgraną paczką, że się wspieramy i potrafimy wspólnie coś stworzyć, a tworzymy, można powiedzieć, wiele, bo tutaj też tworzymy dożynki, różnego rodzaju festyny, akcje charytatywne. Co roku organizujemy Dzień Seniora, na który zapraszamy około 100 starszych osób. Częstujemy ich poczęstunkiem, który jest darmowy i oprócz tego wraz ze współpracą z szkołą podstawową i parafią stwarzamy jakiś klimat, tak, i jakiś tam artystyczny występ. No, nawet udało nam się taki, można powiedzieć, taki mały teatr zrobić. Właśnie było, tak po śląsku można powiedzieć, szkubanie pierza i wystąpiły tam dziewczyny również też w teatrze takim, można powiedzieć. Były dożynki, może nie powiatowych, ale w dożynkach gminnych też i nawet można powiedzieć, że w tym roku były powiatowo-gminne, więc... Tak, ale to było... I ludziom się to podobało, bo przede wszystkim wraca się do tradycji, do wsteczki. Ludzie chcą po prostu o tym myśleć i tym zarażamy młodych, bo nawet można powiedzieć, że to nie jest tak, jak żeby tylko się udzielać, to nie, tak jak ktoś powie, a bo społecznie nie ma z tego żadnego, można powiedzieć, profitu, nie ma pieniędzy dodatkowych, ale my na to nie patrzymy, bo społecznie nie robimy to, można powiedzieć, dla siebie, ale też i dla innych, bo to jest chyba to istotne. Tak. A dzięki temu zarażamy nawet, bo widzę, że w naszym kole dużo jest pań, które mają młodzież dorastającą i to ich zaraża, bo te dzieci przychodzą na te spotkania i chcą
widzą, że mamy się udzielają, one też są, one chcą pomagać w pieczeniu ciasteczek, one chcą robić wszystko i to chyba jest najważniejsze, że młodzież jest, nie jest taka, że nie chce działać. Widać, to tylko trzeba musi ich zarazić. Być przykład, musi być, tak, a przykład idzie właśnie wzór. Tak, z góry, nie? Pięknie, pięknie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.